Witam serdecznie. No i doczekałam się recenzji z mojej książki Kropelki pani Emmy Popik. Jakże jestem szczęśliwa, jak pięknie o mnie i o Piotrze Lachercie pisze w tej recenzji. No, jestem wzruszona do głębi. Dziękuję pani Emmo. Pozdrawiam serdecznie. Wkradła się jedna nieścisłość, a mianowicie, że nie pracowałam, choć nie pracowałam w Akademii Muzycznej na etacie, to codziennie tam, prawie codziennie upowszechniałam muzykę Piotra Lacherta, a to poprzez koncerty albo zajęcia ze studentami poza planem zajęć uczelnianych. Wielkie dzięki! Justyna Filip, autorka książki Kropelki.